Rok 2018 został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rokiem Zbigniewa Herberta. W niecodzienny sposób pod hasłem „Zgaś telewizor, czytaj Herberta” postanowili go zakończyć członkowie Przemyskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Zaprosili do czytania wierszy Herberta samorządowców i działaczy kultury podczas jednej z ostatnich tego roku sesji Rady Miejskiej. Wiersze Zbigniewa Herberta w sali obrad Przemyskiego Magistratu niecodziennie wybrzmiały z ust m.in. prezydenta miasta Wojciecha Bakuna, przewodniczącej Rady Miejskiej Ewy Sawickiej, byłego prezydenta Roberta Chomy, przemyskiego poety Mateusza Pieniążka. Posłowie, ustanawiając rok Herberta, podkreślili wartości, z którymi łączy się jego poezja. W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad. W sztuce kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła. W życiu kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności samemu sobie i słowu. Był sobie raz cesarz. Miał żółte oczy i drapieżną szczękę. Mieszkał w pałacu pełnym marmurów i policjantów. Sam. Budził się w nocy i krzyczał. Nikt go nie kochał. Najbardziej lubił polowania i terror, ale fotografował się z dziećmi wśród kwiatów. Kiedy umarł, nikt nie śmiał zdjąć jego portretów. Zobaczcie, może jest jeszcze u was w domu jego maska. Kamek jest stworzeniem doskonałym. Równy samemu sobie, pilnujący swych granic. Wypełniony dokładnie kamiennym sensem. O zapachu, który niczego nie przypomina, niczego nie płoszy, nie budzi pożądania. Jego zapał i chłód są słuszne i pełne godności. Wszędzie słychać było stuk jego kopyt, powietrze pachniało czarcią. Ten dziewiczy kraj, bliżej piekła niż nieba, wydawał się jego ziemią obiecaną. Chwiejna dusza ludu aż prosiła się o chrzest ciemnego ognia. Na pagórkach chwiały się dzwonnicy. Mnisi piszczeli jak myszy. Lały się konwie święconej wody. Krawędzią rysztoku szła przed siebie głodna mysz. Zamiast białego sera postawiono przed nią kościół. Weszła tam nie z pokory, lecz z przypadku. Robiła wszystko, co trzeba. Czołgała się do krzyża, klękała przed ołtarzami, spała w ławce. Nie spadło na nią ani jedno ziarnko manny. Pan Bóg zajmował się w tym czasie uciszaniem oceanów. Mysz nie mogła już wyjść z kościoła. Stała się myszą kościelną. Zasadnicza różnica. Jest bardziej nerwowa od swojej polnej siostry. Żywi się prochem, pachnie mirrą. Dlatego łatwo ją wytropić. Może bardzo długo pościć. W raju tydzień pracy trwa 30 godzin. Pensje są wyższe. Ceny stale zniżkują. Praca fizyczna nie męczy. Wskutek mniejszego przyciągania rąbanie drzewa to tyle, co pisanie na maszynie. Ustrój społeczny jest trwały, a rządy rozumne. Naprawdę w raju jest lepiej niż w jakimkolwiek kraju. Na początku miało być inaczej. Świetliste kręgi, chóry i stopnie abstrakcji. Ale nie udało się oddzielić dokładnie ciała od duszy i przychodziła tutaj z kroplą sadła, nitką mięśni. Trzeba było wyciągnąć wnioski. Zmieszać ziarna absurdu z ziarnem gliny. Jeszcze jedno odstępstwo od doktryny, ostatnie odstępstwo. Tylko Jan to przewidział. Zmartwychwstanie ciałem. Ogromny chłód wieje od Longobardów. Mocno siedzą w siodle przełęczy. Jak na krzesłach spadzistych, w lewej trzymają jucznie,
w prawej pić. Lodowce smakają juczne zwierzęta. Ogniska, trzaskany gwiazd, popiół, wahadło strzemienia. Pod paznokciami, pod powieką, grudki krwi obcej, czarne i twarde jak krzemień. Palenie świerków, szczekanie konia, popiół. Wieszają na urwiskach węża obok tarczy, wyprostowani idą z północy bezsenni, prawie ślepi. Kobiety nad ogniskami kołyszą czerwone dzieci. Ogromny chłód wieje od longobardów, cień ich trawę przepala, kiedy zlatują w dolinę, krzycząc swoje przeciągłe nothing, nothing, nothing. Co będzie, kiedy ręce odpadną od wierszy? Gdy w innych górach będę pił suchą wodę. Powinno to być obojętne, ale nie jest. Co stanie się z wierszami, gdy odejdzie oddech i odrzucona zostanie łaska głosu? Czy opuszczę stół i zejdę w doliny, gdzie huczy nowy śmiech pod ciemnym lasem? O, moja siedmiostrunna z deski, tu były zasuszone łezki. Zastygła w buncie pięść i papier, na którym zimną nadpisałem młodzieńczy śmieszny z mój testament. A teraz pusto wymieciono, sprzedałem łzy i pięści grono. Na targowisku miałem cenę, niewielka słowa trochę groszy. I nic już teraz snu nie spłoszy, i już nie dla mnie wszy i beton. Szuflado, lira utracona, a jeszcze tyle wygrać mogłem, bębniąc palcami w puste dno, i taka dobra była rozpacz. Więc jakże trudno jest się rozstać z pożywnym bólem bez nadziei. Teraz, kiedy zostaliśmy sami, możemy porozmawiać, książę, jak mężczyzna z mężczyzną. Chociaż leżysz na schodach i widzisz tylko tyle, co martwa mrówka. To znaczy czarne słońce o złamanych promieniach. Nigdy nie mogłem myśleć o twoich dłoniach bez uśmiechu i teraz, kiedy leżą na kamieniu jak strącone gniazda, są tak samo bezbronne jak przedtem. To jest właśnie koniec. Ręce leżą osobno, szpada leży osobno, osobno głowa i nogi rycerza w miękkich pantoflach. Pogrzeb mieć będziesz żołnierski, chociaż nie byłeś żołnierzem. Jest to jedyny rytuał, na jakim trochę się znam. Nie będzie gromnic i śpiewu, będą lądy i huk. Kir wieczorny, po bruku hełmy, podkute buty, konie artyleryjskie, werbel, werbel. Wiem, wiem, nic pięknego. Chwila nadeszła. Trzeba się pożegnać. Po odlocie ptaków nagły odlot zieleni. Koniec lata. Temat badalny. To znaczy na gitarę solo. Mieszkam teraz na stoku wzgórza. Okno na całą ścianę, więc widzę dokładnie gęstą sierść wikliny, nagie iwy. To jest mój brzeg. Wszystko rozwija się w horyzontalnych pasmach. Leniwa rzeka, drugi wysoki brzeg, stromo spadający w dół. Objawia wreszcie to, co musiało być wyznane. Glina, piasek, wapienne skały, płaty czarnoziemu i wątły teraz las. Opłakujący las. Nie mogło już głową ruszać. Skinałabym się, nachylił. Masz tu 200 zł, dołóż resztę i zamów mszę gregoriańską. Nie chciała winogron, nie chciała morfiny. Nie chciała uradować ubogich, chciała mszę. No i ma. Klęczymy w upale, w ponumerowanej ławce. Brat trze czoło chustką, siostra wachluje się nowenną.
Ja powtarzam, jako i my odpuszczamy, zapominam, jak jest dalej i znów zaczynam od początku. Ksiądz spaceruje aleją 7 zapalonych linii, organy buczą. Zdaje się, że otworzą i będzie przewiew, ale nie. Wszystko zamknięte. Po łodydze świecy spływa wosk. Myślę, co oni robią z tym woskiem. Czy zbierają na nowe świece, czy wyrzucają? Może ten ksiądz zrobi za nas to, czego my nie możemy zrobić? Może on się choć trochę wzniesie? Dzwonią, a on z czarnym tułowiem i srebrnymi skrzydłami wstępuje na 2 pierwsze stopnie i ślizga się w dół jak mucha. Klęczymy w upale w ponumerowanej ławce, przytwierdzeni do ziemi nitką potu. Wreszcie koniec. Wychodzimy pospiesznie i zaraz za progiem następuje akt strzelisty głębokiego oddechu. Thank you.